Cześć, nazywam się Mariusz i dzisiaj Ci powiem, dlaczego warto kupić osuszacz powietrza do swojej łazienki. Mianowicie, taki osuszacz świetnie się spisze jako po prostu suszarka do prania. Jeżeli miałaś jakikolwiek pomysł, aby kupić suszarkę bębnową albo pralkę razem z suszarką, no to może się zastanów nad zwykłym osuszaczem powietrza, który idealnie wypełni to zadanie. I to się tak naprawdę przydaje przez dłuższą część w roku, dla niektórych nawet przez cały rok, ale o tym Ci powiem więcej w filmie. Przede wszystkim, taki osuszacz o mocy 20 litrów na 24 godziny bez problemu jest w stanie ogarnąć nawet 3 prania wykonane dziennie. Więc jest to bardzo duża ilość i ja sobie tego kompletnie nie wyobrażam bez tego osuszacza, aby osuszyć właśnie taką ilość prania. Z tego powodu, że zazwyczaj takie pranie, które było w zimie robione i miało się suszyć w łazience, to ono się suszyło tak średnio 2 dni. Jak było czegoś więcej, nie wiem, jakaś pościel i tak dalej, nawet 3 dni to się potrafiło osuszyć, więc to był dramat i masakra. Później w takiej łazience jeszcze czasami był taki nieprzyjemny zapach stęchlizny, no dużej wilgoci, no nie było to przyjemne i także to niesie ryzyko ze sobą, że potem może się pojawić pleśń i grzyb w takim pomieszczeniu, więc bardzo niefajnie, warto raczej temu zapobiegać. No i tutaj jest połączenie przyjemne z pożytecznym, ponieważ możesz szybko wysuszyć pranie, efektywny sposób i w sumie niedrogim urządzeniem. A jeżeli będziesz mieć problem kiedykolwiek u siebie w mieszkaniu, na przykład zacznie ci się skraplać woda na oknach, no to ten osuszacz możesz także wstawić do pokoju, gdzie normalnie śpisz, przebywasz i także osuszyć to pomieszczenie. Więc myślę, że to jest bardzo fajny sposób na wykorzystywanie urządzenia. Przede wszystkim, dlaczego nie bardziej wydajny osuszacz powietrza rekomendujemy? Maksymalnie do tych 20 litrów na 24 godziny. Z tego powodu, że on sobie radzi bardzo szybko i sprawnie, żeby osuszyć dużą stertę prania. Po drugie, jest cichy, więc w razie czego w nocy, nawet jeżeli puścisz taki osuszacz, to on nie przeszkadza. Nawet co więcej, zazwyczaj masz taki osuszacz dać do sypialni, on też Ci nie będzie przeszkadzał, jeżeli go puścisz na minimalnym biegu. Więc jest to rozwiązanie, no, o wielu zastosowaniach. Bardzo dobrze taki osuszacz się spisze przede wszystkim w takich łazienkach w blokach mieszkalnych, gdzie te łazienki są małe, gdzieś te pranie trzeba dać, no bo no po prostu nie ma tak naprawdę na to miejsca. Niektórzy korzystają z tych takich suszarek stojących, więc to też jest gdzieś tam problem, że po prostu w tym pokoju ta wilgoć rośnie. Dzięki temu możemy po prostu temu zapobiegać i nieważne gdzie mieszkasz, czy blok, czy dom, tak naprawdę Ci się to urządzenie przyda. Co więcej, ten osuszacz możesz wykorzystać także latem. Jeżeli masz problem z alergią i na przykład suszysz pranie na dworze, no to ono naturalnie też jest narażone na te alergeny, ty później to ładujesz do domu, do szafy i kichasz. Wtedy możesz taką suszarkę wykorzystywać nawet latem w łazience w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie po prostu te pranie nie będzie już z tymi alergenami i będzie Ci troszeczkę wygodniej w życiu. Kolejna rzecz, jeżeli masz dużo ciemnych ubrań, a suszysz je na dworze, no to wtedy też się pojawia ten problem, że one po prostu blakną. W tym wypadku możesz temu zapobiec i także suszyć w łazience i mniej narażasz takie ubrania na słońce. Co do wydajności osuszania prania, my mamy taką jednostkę, która jest do 20 litrów na 24 godziny. Pamiętaj, że w łazience też jest zazwyczaj ciepło, jeżeli mamy tam odpalony grzejnik, no to ta wydajność osuszania jest taka sensowna. No i mniej więcej takie zwykłe pranie osuszy w około 4 godziny. Jeżeli mamy duże pranie, które jest po prostu z dużą ilością materiału, właśnie jakaś pościel i tak dalej, no to raczej około 8 godzin, a takie standardowe pranie, gdzie mamy jakieś swetry, bluzy i tak dalej, 5-6 godzin. Ogólnie jesteś w stanie wysuszyć 3 prania za pomocą takiego osuszacza mniej więcej w ciągu jednego dnia, więc jest to fajny efekt, fajny wynik i to daje radę. Pamiętaj, że osuszacze powietrza możesz kupić u nas w sklepie internetowym czystytlen.pl, do którego gorąco Cię zapraszam. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania związane z zakupem urządzenia, możesz napisać nam w komentarzu, odpowiemy na niego, ale także możesz napisać maila, wysłać formularz kontaktowy, skontaktować się poprzez czat na stronie internetowej, finalnie też zadzwonić. Więc jesteśmy po prostu gotowi Ci pomóc.